Mamy już stworzone trzy postacie z Minecraft'a, i wydaje mi się, że powoli będziemy ewakuować się z tematyki Minecraftowej. Ale zanim jednak to nastąpi, mamy jeszcze parę rzeczy do przećwiczenia. Wydaje mi się, że takim bardzo fajnym ćwiczeniem będzie wymodelowanie AXA, tak? No bo mamy. Minecraftowego ludka, więc co on może zrobić bez kilofa? Musimy mu dodać kilofa. Potrzebujemy oczywiście jakiegoś zdjęcia referencyjnego, więc w Google wpiszemy sobie Minecraft Axe i mamy tutaj wiele różnych, tak naprawdę, opcji do wyboru. Należy wybrać taką, gdzie te nasze kostki są jakby ułożone prostopadle, czyli ten axe by się nadawał, tak, ponieważ tutaj widać, że nasze kosteczki są w miarę równo ułożone. Raczej ciężko byłoby nam modelować o coś takiego. Bo jak widzimy, tutaj są różne kąty, a poza tym nie jest to widoku ortograficznym, tylko widać to z perspektywy, na pewno niezbyt dobrym przykładem byłby ten AX, więc wybierzemy sobie coś najprostszego. Oczywiście ten wygląda na taki w miarę prosty, więc sobie zapiszemy grafikę jako i teraz przejdziemy sobie do blenderka, troszkę go zmniejszymy. Przejdziemy do widoku z przodu i do trybu ortograficznego i załadujemy naszą grafikę do programu. Powiększymy sobie naszą grafikę, tak, żeby jeden tutaj blok zgadzał się z naszym cubem. Tym razem zrobimy troszkę inaczej niż robiliśmy to poprzednio. Teraz będziemy działać nie na zasadzie lub katów, tylko na zasadzie ekstrudowania. Czyli tutaj ten jeden blok nie będziemy go dzielić na mniejsze części. Tylko to będzie właśnie jeden taki mała, jedna taka mała część, a na końcu, żeby zachować taką proporcję, po prostu pomniejszymy cały nasz już obiekt. Zrobimy jedną ósmą z tego, tak? To jak wcześniej dzieliliśmy to na 8, to teraz już cały obiekt pomniejszymy. Wydaje mi się, że ten sposób może być nawet łatwiejszy. Przynajmniej nie będziemy musieli się głowić, jak rozmieszczać nasze bloki, jak przesuwać względem siebie, ponieważ tutaj... Będzie to się działo, no w sumie automatycznie. Blok zajmuje tutaj, jak widzimy, jeśli sobie to wcisnę G i przesunę. No to mamy raz, dwa, dwa na dwa, nie? To, żeby go przesunąć obok, to zawsze będziemy operować dwójkami, w sumie, więc będzie dosyć łatwo. Ok, przesuniemy nasz kilof i jeszcze go powiększymy. Przesuwamy za pomocą G, tak jak inne obiekty. Jeszcze powiększamy, tak żeby dopasować. O, trochę przesadziłem teraz. Nie musi być to tak idealnie też. Wydaje mi się, że. A troszkę jeszcze powiększe. Przechodzimy sobie do widoku z przodu, do naszego cuba i do edit mode. Jak widzimy, możemy sobie zaznaczyć ściankę, tak, tutaj u góry tymi przyciskami, lub za pomocą przycisków 1, 2, 3. Zmieniamy na face select i będziemy ekstrudować względem osi X. Jak sobie przejdziemy do widoku z przodu, to widzimy, że mamy czerwoną oś która jest osią x dajemy więc ekstrud x i dwójeczka enter i następne ekstrud x dwójeczka enter ekstrud x dwójeczka enter i możemy tak sobie ekstrudować aż do końca ale oczywiście musimy robić wszystko tak żeby było jak najszybciej i jak najwygodniej więc pokażę wam też inny sposób w końcu zaczniemy używać modyfikatory więc na razie zostawimy to co już zrobiliśmy i stworzymy sobie nowego Cuba cube, i przesuniemy go w dół. O ile? No oczywiście o dwie jednostki, czyli GZ-2 mamy je tutaj ładnie spasowane. Przechodzimy do zakładki z modyfikatorami, otwieramy modyfikatory i wciśniemy sobie Array. Jak widzimy, następna kosteczka od razu nam się tu dopasowała. Ile potrzebujemy tych kostek? No, zobaczmy, będziemy sobie tutaj klikać, i voilà! Wszystkie kostki zrobione. Tutaj oczywiście nam się do końca nie zgadza, ponieważ nasza kostka nie jest dokładnie taka sama jak kostka na naszym kilofie, ale to akurat nie ma żadnego problemu. No i żeby to zaaplikować, klikamy sobie Apply. Jak przejdziemy teraz do Edit Mode, to widzimy, że nasze kosteczki są już ładnie stworzone. Także widzicie, jak potężnym narzędziem jest właśnie narzędzie Array. Żeby to jeszcze raz przećwiczyć, to stworzymy sobie znowu jeszcze jedną kosteczkę. Damy Cube i teraz musimy przesunąć ją w dół nie o 2, bo będzie ona w tym miejscu, a o 4 czyli gz-4 i podobnie, przechodzimy do modyfikatorów array i dodajemy sobie 4 jeszcze jak przejdziemy sobie do edit mode, zanim tutaj zaaplikujemy nasz modyfikator to widzimy, że wyświetla nam się tylko jedna kostka ponieważ stworzyliśmy ją tylko jedną, a ta reszta powstała na podstawie modyfikatora aby wszystkie kostki nam się pokazały jako takie mm, pojedyncze siatki, to klikamy Apply i teraz przechodzą do Edit Mode, mamy nasze kosteczki. Mam nadzieję, że ten modyfikator jest już w miarę zrozumiały. Tam jest wiele różnych opcji, których na razie jeszcze nie będziemy sobie dotykać. Będziemy je omawiać wraz z kolejnymi projektami, jeśli przyjdzie taka potrzeba. Teraz po prostu dodajmy nasze kuby do naszego kilofa. Czyli przejdziemy sobie, możemy sobie połączyć w ogóle, bo tu mamy trzy różne obiekty, tak? A one powinny być jednym obiektem, więc zaznaczamy z Shiftem wszystkie trzy, klikamy prawym i dajemy join. Jest z tym mały problem, ale rozwiążemy go na sam koniec, ponieważ teraz możemy mieć wierzchołki, które są ze sobą jakby na, nachodzą na siebie. Przejdźmy do jedynki, na przykład sprawdźmy ten wierzchołek. To widzimy, że ten wierzchołek nie jest połączony tutaj z resztą, tak? Tylko właśnie jest takim osobnym bytem, a to powinno być tutaj ze, ze sobą ładnie połączone. Aby sobie z tym poradzić, należy przejść do opcji Vertex i kliknąć Merge Vertices by Distance, ale na razie tego nie zrobimy, zrobimy sobie to wszystko na samym końcu. Więc co teraz możemy zrobić? Yy, no, będziemy dalej ekstrudować nasze ścianki, więc yy, włączamy zaznaczanie ścianek za pomocą trójki i możemy sobie teraz zaznaczyć te wszystkie cztery dać Extrude Z1. Nie 1, tylko 2. Enter. Teraz możemy sobie jeszcze dołożyć tą piątą ściankę, ponieważ widzimy, że potrzebujemy ich tutaj 5, czyli Extrude Z2. I tutaj z boku potrzebujemy tylko jedną, czyli Extrude teraz X2. I jak widzimy, tutaj ponad połowa już naszego aksa jest zrobiona. Teraz moglibyśmy sobie lecieć w dół, tak? Czyli normalnie tutaj jak mamy widok z przodu... Zaznaczamy sobie dwie ścianki, dajemy extrude, z minus 2 i tak dalej, i tak dalej, co też byłoby dosyć szybkim rozwiązaniem, ale chciałbym Wam pokazać coś innego. Więc mamy tutaj taką połowę, może trochę większą połowę, nie, bo tutaj dotąd by była tak po połowa naszego aksa. Więc zobaczcie, to jest takie symetryczne, tyle że obrócone o 90 stopni. Więc gdybyśmy sobie to zduplikowali, kliknę Shift D. Mamy to, tak? Teraz wcisnę escape. Jak teraz sobie to zrotujemy o 90 stopni, Rotate 90, no to już mamy to zrotowane, ale jak widzimy teraz przydałoby się zrobić z tego lustrzane odbicie. No to spróbujmy. Czyli pamiętacie jak się robi? Scale x-1, tak? Bo tutaj widzimy, że mamy mm, oś x, więc musimy skalować względem tej osi, czyli Scale x-1. No, i wygląda to już całkiem fajnie. Weźmiemy sobie to, złapiemy i powinniśmy to przenieść o tutaj w to miejsce. To spróbujmy złapać to i z pomocą kontrola to przenieść, czyli G, Control i sobie przenosimy. Klik, i wszystko jest. Mam nadzieję, że idealnie. Teraz możemy sobie połączyć oba, ta obie oba te obiekty. Klikamy prawym i join. Na koniec zostało nam tutaj dorobienie jeszcze. Rączki naszego kilofa. Na razie zróbmy to za pomocą ekstrudowania. czyli zejdziemy sobie w dół E, Z2 minus i z powrotem EZ2 minus, teraz w bok możemy sobie zaznaczyć te 2 i zrobić extrude X2, teraz w dół 1, extrude Z minus 2. Widzimy, że tu się nam powtarzają takie kolumny z naszymi kubami. Więc jakbyśmy sobie tu takie stworzyli sześć takich kubów, to moglibyśmy je później duplikować i wstawiać tutaj w te miejsca. Jeśli klikniemy sobie na któryś z tych ostatnio stworzonych kubów i klikniemy L, to właśnie zaznacza nam się sześć takich kubów. Jeśli u was jakimś studem by się tak nie stało, to możecie sobie po prostu stworzyć od nowa jakiś kub przesunąć go, przejść do widoku z przodu, dać G i z kontrolem możemy sobie łatwo go tutaj przesunąć w odpowiednie miejsce. Tak? Możemy teraz sobie zduplikować Shift D Z minus -2 i Shift D Z minus -2. Już mamy 3. Więc zaznaczamy sobie te 3, dajemy Shift D X 2 Teraz możemy go przesunąć w dół. G, Z, 2 minus. No i już mamy 6 naszych elementów. Możemy je zaznaczyć bez naszego zdjęcia w tle. I możemy przejść do widoku z przodu i duplikujemy to. Shift D, łapiemy CTRL i przesuwamy w odpowiednie miejsce. I z powrotem to samo. Shift D, CTRL. I przenosimy. I na koniec zaznaczamy sobie tylko dwa. Najłatwiej te dwa. Shift D, X, 2, Enter. I wszystko jest już prawidłowo rozmieszczone. Teraz złapiemy sobie naszego aksa, przesuniemy go w bok, tak aby sprawdzić kolorystykę. Teraz widzimy, że mamy pełno tutaj różnych obiektów. Teraz zaznaczymy sobie nasze obiekty i. Oczywiście nasze światło nie powinno być zaznaczone, więc klikamy prawym i nie mamy opcji join. Opcja join jest jakby wyszarzała. Nie możemy sobie teraz tego połączyć. Dlaczego? Dlatego, że podczas załączania, widzicie jak teraz odkliknę, to to światełko w ogóle się nie zaświeca, a przed chwilą było jakby aktywne. Więc tak, żebyśmy zaznaczyli tylko same nasze części kilofa, to na chwilkę sobie to nasze światło możemy w ogóle przesunąć w bok. Aktywujemy nasze gizma, rzucimy to sobie całkiem z boku, przejdziemy do widoku z przodu, odznaczymy wszystko i zaznaczamy od nowa. Teraz klikamy prawym i join już nam się pokazuje, więc klikamy join. Teraz, jak spojrzycie sobie tutaj na dole, z prawej strony, tutaj mamy takie statystyki naszego obiektu, i tutaj mamy ilość werteksów 490 i face'ów 398, musimy sobie teraz przejść do edit mode, zaznaczyć wszystko i za pomocą polecenia vertex usunąć te vertexy, które się nakładają na siebie więc spójrzcie jak się to zmieni, mamy vertexów 490 i teraz damy merge vertices by distance i zeszło nam już na 210, ponad 200, 280 mniej Vertexów. Nasz teraz model jest dużo jakby bardziej wydajniejszy, no i oczywiście wszystko jest już ze sobą połączone, tak jak powinno być. Teraz sobie dodamy oczywiście materiały, tak aby nasz aks, czy nasz kilow wyglądał dokładnie tak samo jak, ty, jak ten z grafiki obok. Więc przechodzimy do zakładki z materiałami. Jeden już mamy, więc powiedzmy, niech on się nazywa Hand. Mamy na rączce trzy różne kolory, więc niech się nazywa Hand1. Tutaj zmienimy sobie tryb wyświetlania, aby te kolory nam się pojawiały. Zmienimy nasz kolor na niech to będzie o ten ciemniejszy. Tu u góry są takie troszkę inne kolory. Ja zrobię wszystkie takie same, żeby już nie dodawać więcej materiałów. Dodamy sobie od razu wszystkie nasze materiały, więc teraz będzie hand 2 i hand 3. Zmienimy sobie kolor na ten środkowy, a na końcu zmienimy na ten. Ostatni. OK, teraz dodamy sobie jeszcze tutaj, mamy raz, dwa, trzy, powiedzmy trzy kolory na ostrzu. Ostrze to jest Blade, tu Blade 1. Dodamy sobie następne Blade 2 i ostatnie New Blade 3. No i ponownie przechodzimy sobie do kolorku. Tutaj w kolor klikamy. Zaznaczamy pipetkę i bierzemy najciemniejszy. Następnie ten troszkę jaśniejszy, i na końcu ten najjaśniejszy. I mamy wszystkie trzy kolory załatwione. To teraz wystarczy je po prostu dodać. Przechodzimy do edit mode. No i zastanówmy się: tutaj ten nasz najciemniejszy już jest dodany, więc nie będziemy go ruszać. Zaznaczymy sobie teraz te środkowe. Jak widzimy, z tyłu nam się nie zaznaczają. Więc najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby później znowu z tyłu nie robić tego samego, wcisnąć tutaj x-ray. Więc jak teraz będziemy zaznaczać, to tył powinien nam się również zaznaczyć, o ile będziemy to robić prawidłowo. Jeszcze raz, może za pomocą narzędzia C, przejdę S No i działa. OK, czyli będziemy sobie za pomocą Circle Select, czyli C. Troszkę pomniejszymy kółeczkiem i po kolei zaznaczamy. Escape. Przejdźmy na tył. Zobaczmy. Tak, rzeczywiście z tyłu też jest zaznaczone. Teraz tutaj z boków też podejrzewam, że ten kolor powinien właśnie być taki. I tutaj te dwa również. Mamy zaznaczone wszystko, co powinno być w tym drugim kolorze, więc Zaznaczamy go i klikamy Assign. Teraz zaznaczymy sobie trzeci kolor. Odznaczamy wszystko. Mamy wciśnięty X-Ray, więc klikamy C. Może sobie troszkę tu przesuniemy. Klikamy C i zaznaczamy. Tu ma być, tutaj ma nie być. I teraz po kolei w dół. OK, klikamy Escape. Widzimy, że wszystko się ładnie zaznaczyło. Na chwilę wyłączę X-Ray'a, żeby mi się tutaj nic nie wcisnęło niepożądanego. Dodamy sobie jeszcze te ścianki za pomocą shiftu. OK. Klikamy trzeci kolor. Dajemy assign. Tu widzę jedna mi się umknęła. No i jest w porządeczku. Przechodzimy do widoku z przodu. I teraz będziemy dodawać kolory ostrza. Edit Mode i zaznaczamy ponownie z X-Rayem. Wciśniemy C, i najpierw zrobimy ten ciemniejszy. Czyli sobie tu po kolei w dół zjedziemy. 4 do góry. Ten w boki jedziemy. Tutaj sobie tak przejadę od razu, żeby te boczne ściany też się zaznaczyły. Tutaj z dołem też tak postaram się troszkę niżej. I wygląda na to, że wszystko mamy zaznaczone. O, widzicie, jak sobie tak pojeździcie tutaj po boku też, to te boczne ścianki od razu nam się też zaznaczą. Wciskam Escape i przechodzę. I rzeczywiście się większość pozaznaczała. Wyłączę X-Ray, żeby zaznaczyć tutaj jeszcze tego jednego. Ponieważ z x rayem czasem mogą się nam zaznaczyć te ścianki gdzieś tam z tyłu i to po prostu byłoby niepotrzebne. No i teraz sobie klikamy pierwszy nasz materiał z blade'a, z powrotem X-Ray, C, jedziemy 3, później T2, później T2, i na końcu te trzy. Escape. Dajemy ten troszkę jaśniejszy. Assign. No i na końcu ten, ten, tu po środku, ten i ten. I klikamy Blade 3. Zobaczmy z tyłu. O, a tutaj nam coś się wkradło, nawet nie wiem kiedy. No to szybko zmienimy to również. Może właśnie poprzez, i tutaj nam się coś pozmieniało, może właśnie przez ten x-ray. Nawet nie zauważyłem, kiedy to się stało. I zmienimy na ten trzeci kolor. Assign. Zobaczmy jeszcze raz, czy na pewno jest OK. No, wygląda w porządku. Więc mamy już naszego AXA, który wygląda bardzo fajnie. Więc to nasze zdjęcie przykładowe możemy usunąć. Zapiszemy nasz plik. Jak on się nazywa? AX. Podpiszemy go, że to nie jest cube, tylko to jest oczywiście axe. Zapiszemy nasz plik. I teraz przejdziemy sobie do tego pliku, który utworzyliśmy wcześniej, gdzie mieliśmy trzech naszych bohaterów Minecraftowych. To możemy sobie na razie zminimalizować. Otwieramy go. Open. No i mamy trzech naszych ludków. Więc teraz sobie dodamy naszego AXA. Dodamy go. No za pomocą powiedzmy appendowania Append, dajemy Ax, object i AX. I jest nasz Ax, tylko widzimy, że nasz Ax jest dużo, dużo większy niż powinien być. Dlatego, że tutaj taką w, w tych naszych wcześniejszych obiektach, jedną tą krateczką była tak naprawdę jedna ósma tej dużej kratki, tak? ponieważ na przykład głowę dzieliliśmy na osiem części. A tutaj jedna kratka to po prostu jeden nasz box, więc teraz, żeby wszystko się ładnie zgadzało, musimy zeskalować ten nasz aks o 1 ósmą. Jak sobie przejdziemy teraz do tutaj obiektu, to widzimy, że skala jest na 1, co jest bardzo dobrze, ale teraz musimy sobie go zeskalować. Wciskamy S, 1 ósma to jest 0,125. 0,125 i Enter. I teraz możemy dodać aksa do naszego tutaj przyjaciela. Aby nasz Ax zachowywał się prawidłowo razem z tym Steve'em, chyba o ile on się, on się tak nazywa, należy cofnąć jego transformację. Więc weźmiemy sobie, zaznaczymy Empty'ego i wyzerujemy jego rotację na zero. Możemy też wyczyścić rotację jego ręki. Możemy to zrobić za pomocą skrótu klawiaturowego ALT-R, tak? Albo za pomocą. Tutaj oczywiście zakładki Object. Możemy tutaj sobie dać 0 i tutaj 0. I tu widzimy, że jeszcze względem osi Z ma jakieś rotacje, więc też damy 0. Głowa niech sobie będzie zrotowana, niczym nam to nie przeszkadza. Więc teraz sobie naszego aksa zjedziemy w dół. Nie wiem, jak on trzyma zazwyczaj tego aksa. Wydaje mi się, że najlepiej byłoby ustawić jego pivot point tutaj, właśnie na koniec. Więc zróbmy to. Zaznaczymy sobie dwie ścianki tą przednią i tylnią. I dzięki temu, jak widzimy, nasz pivot point ustawi się tutaj całkiem w środku tej ostatniego kuba. Choć tak naprawdę nie wiem, czy tutaj czasem nie powinniśmy ustawić tego pivot pointu, bo nikt nie trzyma za sam koniec aksa, tylko mniej więcej tutaj, za rączkę. No to tak zróbmy. Ustawimy to właśnie tu. I teraz klikniemy Shift S, Cursor to Selected, wejdziemy do Object Mode i klikniemy Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. I dzięki temu będziemy mogli teraz sobie orotować naszym kilofem tak, jak chcemy. Przejdziemy do widoku z przodu i ustawimy naszego kilofa do naszego lutka. W ten sposób, i załóżmy, że on. Może go zrotujemy troszkę względem osi Y, tak? Żeby on w dół tak poszedł trochę. Jak widzimy tutaj, oś Y patrzy na nas, więc rotujemy względem osi Y. O, coś w ten deseń. Może troszkę przesuniemy jeszcze. I teraz, ponieważ sam kilof w sobie nie będzie się ruszał, tak? To ręka będzie poruszać kilofem, więc najłatwiej, czy najłatwiej, najlogiczniej byłoby po prostu sparentować nasz kilof do naszej ręki. Zróbmy to. Zaznaczamy najpierw kilof, a później rękę i klikamy Ctrl P i możemy dać object. I teraz jak będziemy poruszać ręką, to kilof będzie się poruszał razem z nią. A oprócz tego możemy też poruszać samym kilofem, jeśli stwierdzimy, że nie jest on w takiej pozycji jak powinien być, tak? Czyli dajemy sobie R, Y i widzimy, że wtedy możemy poruszać też samym kilofem. Klikniemy sobie F12 i zobaczymy, jak nam to wychodzi. No, i wychodzi świetnie. Teraz możemy dodać sobie jeszcze jakąś podłogę, tak aby urozmaicić jeszcze nasz projekt. Więc klikniemy sobie Shift A, Mesh Plane, zeskalujemy, czyli wciskamy S i tworzymy taką dużą podłogę, która będzie jak ziemią. I niech ona będzie w kamerze wygląda tak, więc możemy ją troszkę przesunąć. Niech to wygląda w ten sposób. I dodamy do tego kolor. Możemy wybrać jakiś zielony, który jest dodany do któregoś do Creepera. Na przykład taki. I spróbujmy sobie to wyrenderować. I już to wygląda całkiem ładnie. Możemy sobie stworzyć jeszcze niebo, ale tym zajmiemy się w kolejnych lekcjach.